Walcząc w fatalnych warunkach, przegrał kwalifikację do sobotniego konkursu indywidualnego w Kusamo. W rozegranym później konkursie drużynowym było dużo lepiej. Małysz szybował daleko, a Polacy zajęli 5. miejsce. Wygrali Austriacy. Adam Małysz rozpoczął sezon najgorzej jak mógł. Skoczył ledwie 101 metrów i jutro niestety ma wolne. Tyle tylko, że na więcej nie pozwolił puszczający skoczków Miran Tepesz. Tepesz kryminal, podsumował Hanu Lepisto. Wolałbym się nie wypowiadać na ten temat, bo naprawdę no brak mi jest słów. Skok nie był zły, ale no w tych warunkach było bardzo ciężko naprawdę skoczyć. Gdy Małysz siedział na belce, wszystkie trzy wskaźniki wiatru świeciły na czerwono. Oto zdjęcie, które wykonał telefonem komórkowym Łukasz Kruczek. Tepesz nie powinien zezwolić na skok. Nie ma szans przelecieć tej przysłowiowej buli. Czołowi zawodnicy siadają, odzyskując bardzo krótkie odległości. Tak jak w przypadku Adama, no zdyskwalifikowało go to z jutrzejszego konkursu, gdzie mógł walczyć o czołowe lokaty. Niesiony sportową złością Małysz poprowadził Polaków do 5. miejsca w konkursie drużynowym. Skoczył 141,5 oraz 143 metry. Udowodniłem, że jednak nie skaczę tak źle, na jakim wylądowałem miejscu na kwalifikacji. A wygrali Austriacy przed Niemcami i Finami. Polscy skoczkowie rozpoczęli olimpijski sezon od niezłego 5. miejsca, ale bądźmy szczerzy, nawiązując do pewnego znanego dowcipu, po tym co spotkało dziś Adama Małysza, niesmak pozostał. Z Kusamo dla sportu, Bartosz Heller. Na konkurs indywidualny zapraszamy jutro, czyli w sobotę o 14.50 do Jedynki i do TVP Sport. Komentować razem z Włodzimierzem Szaranowiczem będzie Adam Mały.